Dziękuję. Szanowny panie marszałku, panie ministrze. Do tej pory wydano 108 koncesji na poszukiwanie ropy i gazu w Łopkach i ten proces koncesyjny nie jest tu żadnym problemem. Jest w sposób należyty realizowany. Otrzymało je ponad 20 firm. I po 3 latach od tego momentu doczekaliśmy się tylko 44 odwiertów. Podkreślam tylko, bowiem żeby należycie zbadać obszar badany, obszar koncesyjny, to trzeba tych odwiertów zrobić co najmniej 2 razy tyle. A więc 20 firm dokonało 44 odwierty, co nie jest wynikiem, który by zadowalał. W ostatnich miesiącach koncerny północnoamerykańskie, a więc ExxonMobil, Talisman Energy czy Marathon Oil wycofały się z tego przedsięwzięcia, a są czy były posiadaczami kilkudziesięciu koncesji na rozpoznanie tych złóż. Oczywiście uzasadniały to najczęściej brakiem sukcesu w poszukiwaniach. Więc pytanie, czy ten gaz łupkowy rzeczywiście w Polsce jest na tyle, co by można go przemysłową, na skalę przemysłową wydobywać i jakich nakłady należy ponieść, czy też gaz łupkowy stał się wyłącznie PR-owskim zabiegiem pod koniec poprzedniej kadencji. Oczywiście chciałoby się, żeby było inaczej. Wiemy, że PGNiG, a więc nasza firma i Lotos posiadają ponad 20 koncesji, więc pytanie, czy zamierzamy dochodzić do gazu łupkowego i przemysłowo, na skalę przemysłową w ilościach wielu miliardów metrów sześciennych wydobywać przez polskie firmy. Czy nas firmy, po prostu koncerny zachodnie w żaden sposób nie interesują. I na koniec, bowiem niewiele mam czasu, chciałem zapytać, czy faktem jest, czy prawdą jest, że w rządzie trwa spór na temat powołania bądź nie Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, bowiem z tego, co do mnie dochodzi, pan minister finansów chce być tutaj decydentem, aż mnie twierdzi, że on nie jest specjalistą, jeśli chodzi o zagospodarowanie polskich surowców czy polskich bogactw narodowych. Dziękuję panu posłowi.